Turystyka rowerowa na Dolnym Śląsku z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tutaj znajdują się setki kilometrów tras rowerowych o różnej długości i poziomie trudności. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze Dolny Śląsk oferuje różnego rodzaju trasy. To przyciąga kolarzy nie tylko z całej Polski, ale także z Europy, którzy chętnie biorą udział w imprezach rowerowych i maratonach na Dolnym Śląsku. Bike Marathon to cykl zawodów rowerowych rozgrywanych na Dolnym Śląsku, który od lat gromadzi na starcie setki kolarzy. W każdym sezonie na zawodników czeka kilkanaście wyścigów. W rywalizacji zawodów biorą udział zarówno zawodnicy z licencjami, którzy walczą o punkty, jak i amatorzy, dla których to dobra zabawa i forma aktywności. I nam na takich uczestnikach najbardziej zależy, bo to jest impreza otwarta, amatorska dla każdego. Chcemy przekonać do tego, że na rowerze może jeździć każdy. Ja na bike maratonie, że całą rodziną, to jest dla nas wyjazd rodzinny. Poza tym spotkanie z kumplami, zdrowa rywalizacja, także same superlatywy. W zeszłym roku w ogóle dopiero zaczęłam ścigać się w maratonach górskich typowo. To będzie mój trzeci start bike maratonu w tym roku. No wiadomo, każdy musi uważać na siebie i na innych dookoła. Jesteśmy tutaj jedną wielką rodziną, więc myślę, że każdy myśli o innych również. Brać jest na tyle jakby fajna i fantastyczna, że no raczej nie ma jakichś nieprzyjemnych sytuacji. No to już kilkanaście lat tak naprawdę, 12 albo 13. Wręcz się napędzamy za każdym razem. Jeszcze jeździmy w drużynie, także to już w ogóle jest rywalizacja między sobą, także to w ogóle jest fantastyczna sprawa. Oj, wszystkich nas jeździ z 15 osób. Jest duża drużyna. Połączyliśmy dwie, bo jeździliśmy osobno. W tym roku połączyliśmy dwie i mamy taki dobry, duży zespół. Chyba bardziej tutaj jest ta rywalizacja między sobą. Aktywnie uczestniczymy z dzieckiem, z całą szkółką, z Wielkiej Lipy i tak sobie jeździmy. Hobbystycznie i można powiedzieć, że się ścigamy już. A ile osób w tej drużynie? W drużynie? Ile tam będzie osób? 30 osób jest około. 2015 notorycznie. Jest to fajna odskocznia. Wszyscy są tak zgrani, wszyscy są tak sympatyczni, że nie ma co narzekać, tylko wsiadać na rower i jechać. Część zawodników rywalizuje w ramach drużyn. Niektórzy walczą o setne sekundy i poprawę własnych wyników, a inni dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wyścigami kolarskimi. W cyklu Bike Marathon na każdej imprezie startuje około 1000 uczestników. Zgłoszonych jest ponad 170 drużyn. Rowerowy Dolny Śląsk jest potęgą na mapie Polski i wszystkie te edycje i wszystkie miejscowości, które występują w ramach cyklu Bike Marathon, naprawdę nam się sprawdzają i to są takie miejsca, do których licznie przyjeżdżają uczestnicy na Bike Marathon. W tym sezonie mieliśmy już imprezy, gdzie było ponad 1200 startujących. Impreza jest ogromna, jeśli chodzi o jakby sam cykl. Bardzo dużo fajnych startów, różne miejscowości, różne tereny, tak naprawdę różne techniczne przygotowania trasy, różnorako dla każdego coś fajnego, coś dobrego, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Świetna sprawa. Absolutnie, cały czas nakręca, bawimy się świetnie, nakręcamy innych. Polecam. Trasy się na pewno zrobiły trudniejsze, bardziej wymagające. Począwszy od tych pierwszych, pamiętam, tras to były z reguły szutrowe drogi, teraz to tak naprawdę single, trudne single, dropy, nie dropy, no tu trzeba się trochę nabawić, naskakać, także na pewno jest trudniej. Podczas każdego wyścigu na zawodników czekają cztery dystanse, od kilkunastu kilometrów do giganta, gdzie do przejechania jest minimum 50 kilometrów. Kolejnym przystankiem w cyklu Bike Maratonu będzie Bielawa. Zawody zaplanowano na sobotę 16 lipca. Echo 24, Oliwia Stasiak.